mogą budować z różnych materiałów, ale jeżeli wybierzemy drewno, uzyskamy produkt na pewno dużo wyższej jakości. Dużo mniej energii te budynki pochłaniają. Są ekologiczne, jak to już. Trzykrotnie większy zapas drewna dzisiaj w Polsce mamy do dyspozycji niż jakieś 60-70 lat temu. Jest drewno, tylko musimy pamiętać o tym, że to drewno musimy mądrze użytkować, musimy po prostu mądrze pozyskiwać. I to w Polsce się dzieje. Faktem jest, że Polska jest gdzieś na początkowym etapie tego rozwoju. My sprzedajemy, owszem, coraz więcej się o tym mówi. Natomiast dość powiedzieć, że udział takiego szkieletowego budownictwa drewnianego na przykładzie trzech wybranych krajów, Polska, Czechy i Niemcy, kształtuje się gdzieś na poziomach, w Polsce to są tu szacunki, ponieważ dokładnych danych nie ma, ale szacujemy to na około 2%. W Czechach, chociażby sąsiadujących z nami Czechach, jest to 14%. A w takich Niemczech jest to 24%. Także widać z tego, że no, mamy co gonić, jest dobrze, ale nigdy nie ma tak, żeby nie mogło być lepiej. Budynek drewniany projektowany właściwie powinien być, czy budynek ekologiczny drewniany projektowany właściwie powinien być projektowany z zachowaniem pewnych zasad, nie tylko tych związanych z odpowiednią grubością izolacji termicznej, z odpowiednim przebiegiem poszczególnych warstw, tych paroizolacyjnych i tych wiatroizolacyjnych, które odpowiadają za jakość wykonania. Natomiast powinny być projektowane w zgodzie z czterema tak naprawdę kierunkami w wykonawstwie. Mijałem 2 lata użytkowania tego obiektu. Zebraliśmy faktury z tych 2 lat, z sezonów grzewczych. I dzisiaj z wielką dumą na różnego rodzaju konferencjach, na takich debatach jak dzisiaj przed Państwem prezentujemy to, że budynek murowany zużywa na dobrą sprawę 60-kilka% więcej energii cieplnej niż te budynki energooszczędne budowane w technologii prefabrykatu drewnianego. Kształt programu, podejrzewam, to już będzie można poznać w połowie lutego. Zostanie program ostatecznie zaakceptowany w funduszu. Wtedy też, ponieważ dofinansowanie nie jest bezpośrednio do beneficjenta, tylko za pośrednictwem banków, wymogiem jest wzięcie kredytu i w ramach kredytowania jest spłata części kapitału kredytu z tej dotacji po oddaniu budynku do użytku. Przygotowaliśmy jako jedyny bank na rynku program finansowania właśnie tego typu przedsięwzięć. Polega ten program na tym, iż oczywiście po odpowiednim zweryfikowaniu zdolności kredytowej klienta, klient udaje się do firmy, w której będzie chciał taki dom zakupić i zamówić wykonawstwo. Natomiast bank uruchamia kredytowanie w momencie, kiedy ruszy wytwórstwo elementów prefabrykowanych.